Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Telewizja Chrystusa Króla z Chicago. Wita Państwa Zbigniew Pietranik, a dzisiaj naszym wspaniałym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Mirosław Dakowski. Fizyk, autor 70 prac naukowych, głównie na temat fizyki jądrowej, działacz opozycji antykomunistycznej w latach 1980-89. Witam pana profesora bardzo serdecznie, szczęść Boże. Odpowiadam przede wszystkim na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, oczywiście to jest to, co Pan przeczytał tam pewnie z jakiejś Wikipedii czy czego, to jest przesada. Dlatego, że komunizm, czy też zakłamanie w ogóle się nie skończyło w 1989. Była jakaś idiotka, która powiedziała radośnie w telewizji, że skończył się komunizm, ale to jest zupełnie nieprawda. W dalszym ciągu jest komunizm u nas. To znaczy w tej chwili mają taki proletariat zastępczy, te 67 różnych rodzajów zboczeńców, pederastów i podobnych. Ale to, co się dzieje w każdym razie w Polsce, a zresztą u was ten Black Matter, coś tam, to też wskazuje na to, że te ideologie komunistyczne rozwijają się bardzo. I to powiem nie tylko bardzo śmiesznie, ale również bardzo groźnie. Panie profesorze, skoro się rozwijają, ostatnio kolega mnie spytał, dlaczego właściwie ta transformacja tego komunizmu w neomarksizm, neokomunizm. Ja mu odpowiedziałem i szczerze mówiąc teraz chciałbym właśnie, żeby pan profesor mnie skorygował, jeżeli nie miałem racji. Ja mu odpowiedziałem, że ponieważ tamten ludzie wiedzieli, że są w jakiś sposób ucieśniani, a w tym nowym neokomunizmie sami przez właśnie duraczenie, które przechodzą przez jakiś tam okres czasu, sami już się potem ucieśniają, sami na sobie wykonują ten wyrok poprzez bycie takimi, jakim właściwie stworzył ich ten system. Od szkolnego, potem przez instytucje i tak dalej. Już chociażby kończąc na codziennym oglądaniu telewizji i ten Hollywood, który nam serwuje no, takie rzeczy, że to, te filmy są niesamowite, coraz więcej propagandy w tych filmach. Także czy ja dobrze odpowiedziałem temu swojemu koledze? Tak. Na pewno tak. Ci, którzy tam rządzą tymi ideologią, to u was jest jakaś Ayn Rand, jakieś globaliści, oni oczywiście wiedzą, że przy pomocy czystego terroru i głodu, jak to było za towarzyszy tych Lenina, Stalina i tam jeszcze jakiegoś, nie pamiętam jakie na prawdziwe nazwisko miał Trocki, ale miał jakieś żydowskie nazwisko. Więc to był terror, a w tej chwili jest o wiele gorzej, ponieważ globaliści zaganiają to stado no, owieczek, powiedzmy sobie łagodnie, czy baranów, zaganiają tak, że barany beczą i same wchodzą do rzeźni, którą jest ten układ globalistyczny. Co my możemy zrobić? Przede wszystkim to, co powinniśmy zrobić, to jakoś przekonać ludzi, że najważniejsza jest prawda. Nie, żeby oglądali sobie kolejne idiotyzmy w telewizji, czy te świństwa, które coraz bardziej żydowski Hollywood pokazuje w filmikach, zapewne, bo ja tego nie oglądam, tylko słyszę o tym, ale powinniśmy koniecznie żyć własnym życiem. To znaczy pamiętać o tym, że prawdą, drogą i życiem jest Jezus Chrystus. A to jest szczególnie w młodym pokoleniu, które w szkole jest niszczone, jest coraz trudniejsze. Powracając do tematu właśnie tych owieczek, które same idą na rzeź. No teraz chyba nam jeszcze łatwiej jest iść na rzeź, biorąc pod uwagę, że epidemia, nawet ciężko to nazwać epidemią, zachorowania na koronawirusa spowodowały, że nazwano to pandemią, no i ludzie są autentycznie przez te maseczki, przez to wszystko, co się dzieje, izolowanie jednych od drugich, jak widzimy w Australii, terror w tej prowincji Wiktoria, to już całkiem nas degraduje do jakiejś, tak można powiedzieć, zwierzyny hodowlanej. No więc to jest rzeczywiście pandemia. Jest pandemia idiotyzmu i strachu. I ludzie, którzy jakoś zgodzili się na oglądanie telewizora, bo ja nie mówię tego, to nie jest oglądanie telewizji, to oglądanie telewizora, czyli fałszywego okna na świat. Pokazują różne bzdury. Ci ludzie, ja to widzę na przykład w Warszawie, czy w metrze, czy w autobusie, są autentycznie przekonani, że to jest pandemia jakiegoś tam wirusa. Ale ja od początku mówiłem, że to jest pandemia rzeczywiście świrusa. To znaczy z całą pewnością te wszystkie testy, które nam robią, to są testy, które coś pokazują, ale z całą pewnością nie pokazują, że człowiek jest chory. Pokazują tylko, że na przykład ma jakiegoś wirusa, to dokładnie nie wiadomo jakiego wirusa. U nas teraz nowy, niemiłościwie nam panujący rząd usiłuje wprowadzić taką powoli rosnącą strach, powoli rosnącą pandemię i to się dzieje, robi bardzo prosto. Mianowicie wpychają do nosa jakieś długie patyki ludziom, coraz większą ilość i później mówią, no proszę, cała ta epidemia, pandemia się rozwija. Więc z tego, że mamy, pozwalamy, żeby coraz więcej pieniędzy szło na to szkodliwe dla człowieka wpychanie do nosa jakichś kijaszków, no to z tego nie wynika, że to jest prawdziwa pandemia, tylko wynika, że to jest właśnie pandemia kłamstwa, pandemia terroru. No mówię tak, jak jest u nas w Polsce i w Warszawie, ale przypuszczam, że podobnie dzieje się w Stanach. To znaczy te jakieś absurdalne ilości tak zwanych zachorowań, o których czytam choćby z New York Timesa, bo dostaję go, wskazują, że tam kłamstwo jest jeszcze bardziej rozwinięte niż u nas w Polsce. Ale dlaczego się ludzie na to zgadzają, tego nie wiem. Przecież są kraje, w których nawet rząd postąpił w miarę racjonalnie, mówię na przykład o Szwecji, o Białorusi, w których nie ma tego rozwoju chorób. Ale to, co zrobili we Włoszech, to znaczy pokazywanie jakichś ogromnych ilości trumien, które sobie w nocy jadą przez miasto, no to był ewidentny sygnał, jawny dla wszystkich w miarę rozsądnych, że to jest kłamstwo, że po prostu kłamią bezczelnie. Ale większość ludzi jakoś na te kłamstwa dała się złapać. No, ogromna ilość bardzo mądrych lekarzy, wirusologów, epidemiologów pokazuje, wpisuje, że to jest obrzydliwe kłamstwo. Ale u nas w telewizji, telewizję w Polsce prowadzi taki Jacek Kurski z rodziny Bernsteinów, tych Bernsteinów, którzy sfałszowali kiedyś linię Kerzona w 20 chyba czy 19 roku. Więc w tej telewizji, która się nazywa z jakichś względów poszukańczo Polska, nie ma żadnych wiadomości uczciwych, prawdziwych. Te można znaleźć tylko w internecie. Więc zachęcam też Państwa, żeby nie oglądać, jak powiadam, telewizora, tylko żeby słuchać i czytać, przede wszystkim czytać to, co jest na stronach internetowych. No, ja prowadzę od 13 chyba lat stronę, która się nazywa dakowski.pl i tam jest kilkaset artykułów na temat tego świrusa propagandowego. Ale to są artykuły, które mają podstawy merytoryczne, a nie tylko, jak tamci, próba zakłamania i oszukania. Świetnie się zakłamuje, jak się wpływa na ludzkie odczucia, na ich prawda, duchowość, między innymi, mówiąc o duchowości, bardzo chętnie wrócę do Białorusi, notabene Świrusa, ale jeżeli mówimy o duchowości, to na pewno wspomnijmy o naszym Kościele, który na to nam zezwala właśnie na te wszystkie pandemie, na to wszystko, co się dzieje. Ja zauważyłem, dzisiaj rozmawiałem z koleżanką, która mówi, że żeby się wyspowiadać w amerykańskim kościele w Chicago, musiała się zapisać. Oczywiście ktoś tam wziął jej numer telefonu, imię i nazwisko i potem według kolejki poszła, także gdzie jest ta, że tak powiem, jakaś sekret tego, kto, jakaś taka tajemnica tej spowiedzi, no jak może być tajemnica, jak ona się zapisuje, zostawia numer telefonu i imię, nazwisko, no żeby tak nie było, że potem wszyscy, co się wyspowiadali, to jeszcze muszą się potem wyspowiadać w odpowiednim, prawda, biurze, które wzywa tam 3-literowe. Ale to może być tylko w tym kościele postępowym. To znaczy ja od początku właściwie, kościół postępowy, można powiedzieć, że się oddzielił od kościoła prawdziwego, katolickiego, czyli kościoła prawdy chrystusowej, no mniej więcej po tym ostatnim nieszczęsnym soborze. I od tego czasu na przykład u nas dzieją się podobne rzeczy w tym kościele posoborowym, ale my to nazywamy spokojnie posoborowie i zamiast wchodzić w kolejkę do jakiegoś księdza posoborowego, który jeszcze, jak pan mówi, żąda nazwiska i telefonu, no to przecież można iść do księży z Bractwa Świętego Piusa X. Na pewno w Chicago też są tacy księża, to są naprawdę uczciwi księża katoliccy i u nich nie ma takich kłopotów. Jak również nie ma takich kłopotów, które tutaj ani nie mieliśmy, że ta banda rządząca Polską w swoim czasie, to chyba było w marcu, nakazała, żeby w wielkim kościele było 5 osób. Na szczęście uczciwy ksiądz proboszcz policzył 1, 2, 3, 4, 5, potem zdjął okulary i następnych osób powiedział, no to ja już więcej nie widzę. No więc to tak się bronią księża w tym posoborowiu, ale w Bractwie Świętego Piusa, w tym najgorszym etapie, kiedy było tam potem 50 osób na msze, no to oni zrobili w niedzielę 14 mszy świętych. I tym sposobem wszyscy z Warszawy, którzy naprawdę chcieli być na mszy i którzy chcieli porządnie przystąpić do Komunii Świętej na klęczkach i wziąć się oczywiście do ust, mieli taką możliwość. Także to, co robi to posoborowie, którego szefem jest taki jakiś biskup Rzymu, który nawet nie mieszka w apartamentach papieskich, tylko mieszka w jakimś domu świętej Marty, no to są rzeczy naprawdę obrzydliwe i skandaliczne. To, że ten Bergoglio, który zresztą on kiedyś powiedział jakiemuś też takiemu lewusowi, nazywaj mnie Józek, bo z domu Bergoglio jest Józek. Więc my go nazywamy Franek w związku z tym. To czekamy, jest to oczywiście realny, prawdziwy biskup Rzymu i następca świętego Piotra, ale czekamy, by sobie poszedł tam, gdzie jest jego miejsce, żeby na jego miejsce przyszedł wreszcie katolicki, odważny papież, następca Pana Jezusa. Takie możliwości mamy, bo to, co on wyrabiał tam z jakąś paczamamą, z jakimiś gołymi, ciężarnymi boginiami, no to są rzeczy zupełnie skandaliczne. I mam nadzieję, że jednak dobrą stroną tego jest to, że nasi słuchacze mogą zrozumieć, zobaczyć, że ten Franek no jest jakimś tam papieżem, nie ma rady, ale jest to, co on promuje, to jest jakieś potworne lewactwo, a nie nauka Jezusa Chrystusa. Panie profesorze, mając tak wspaniałego gościa, nie omieszkam spytać się o remedium, o recepturę, jak wyjść z tych problemów, bo w tej chwili widzimy, jeśli chodzi o nasz Kościół, to nie tylko nasz Kościół się podzielił na ten posoborowy i ten przedsoborowy. Z Bractwem Piusa X oczywiście wiem, że na Pradze jest przewspaniałe właśnie, możliwość właśnie przewspaniałego uczestnictwa w takiej przedsoborowej mszy w Warszawie, ale jak to zrobić, bo teraz jesteśmy tak, jesteśmy atakowani przez ten taki nowoczesny kościół, ten posoborowy, ale teraz mamy bardzo duży nacisk protestantyzmu. Porównałbym to do tych czasów, można powiedzieć, zaraz jak księstwo litewskie było takie bardziej protestanckie, my Polacy w Królestwie Polskim się opieraliśmy. Teraz jeszcze następna rzecz, New Age. New Age nas bardzo interesuje. Każdy chciałby być sobie Bogiem, każdy chciałby jakoś tam sobie rozwiązywać te sprawy, już nie mówiąc o tym, że dochodzi do tego masoneria, wiele innych rzeczy. Jak się przed tym wszystkim chronić? Bo tak jak żeśmy wspominali, panie profesorze, na początku kiedyś tam za komuny tej typowej, wszyscy chodziliśmy do kościoła, to było jakieś takie dla nas takim odetchnięciem, tym świeżym powietrzem katolickim. Teraz przy tym duraczeniu nie wiemy, gubimy się, wszyscy odchodzą, im jest łatwiej, są leniwi. Co by pan profesor nam wszystkim radził? Jak powiększyć nasze grono? Jest bardzo prosta, zresztą ta, której udzieliłem również poprzednio. Mianowicie zagłosować nogami. Do tych najróżniejszych postępowych księży, którzy wymuszają na przykład przyjmowanie Pana Jezusa na stojąco czy na łapę, nie chodzić. Zresztą myśmy wprowadzili jeszcze to w Polsce czy w Warszawie, że tym księżom już super postępowym to po prostu nie dajemy na tacę. No ja w ogóle nie chodzę do tego kościoła posoborowia, ale ci, którzy chodzą z moich bliskich, no to głosują i nogami, czyli coraz więcej ludzi przychodzi rzeczywiście do Bractwa Świętego Piusa, które jest ściśle katolickie. To jest w Warszawie, to jest w Radości przede wszystkim, a w tej chwili budujemy następny kościół dla lewobrzeżnej Warszawy, ale przypuszczam, że w samym Chicago czy w okolicy Chicago jest również dużo kościołów czy kaplic Świętego Piusa X, i zagłosować nogami i powiedzieć temu księdzu, który tam jakieś głupotki wygaduje przy spowiedzi. Zresztą nie jestem pewien, czy spowiedź taka u takiego księdza posoborowego jest spowiedzią ważną, bo zdarzało się u moich znajomych, że różne potworne grzechy, które się ludziom zdarzają, ksiądz powiedział, no dobrze, to nic, przejdź do następnego, czy kochasz zwierzątka. Więc coś takiego istnieje, ale jedyna, może nie jedyna, ale najlepsza rada jest właśnie przejść do kościołów Bractwa Świętego Piusa, które jest wewnątrz kościoła katolickiego, nie mają żadnego związku z sedewakantyzmem, są zdecydowanie przeciwni sedewakantyzmowi, ale na przykład ja tutaj, kiedy był ten najgorszy okres takiej wstępnej straszenia ludzi i kiedy msze mogły się odbywać tylko tam 5 osób, no to dawałem przykład właśnie ze Stanów księży bractwa, którzy organizowali msze parkingowe, czyli był tam jeden czy drugi ksiądz, zbierał wiernych, którzy siedzieli w swoich samochodach, w związku z tym zachowywali ten idiotyczny dystans, o który chodzi, i na swoich odbiornikach słyszeli i uczestniczyli naprawdę w całej mszy. Jeśli było takich samochodów z 50, tak widziałem, no to osób tam było ze 200, czy może więcej, i to była msza realna. I ten sposób spowodował, że również księża postępowi, których niestety mamy w Polsce, są potwornie postępowi biskupi. No to są rzeczywiście z tej grupy biskupów, głównie postępowi są ci, którzy w przeszłości byli agentami SB, a wciągali ich ubeczy jako najzdolniejszych pedałków młodych, wciągali do seminariów. I w tej chwili ci ludzie są biskupami, między sobą się wyspowiadali i uważają, że jest wszystko w porządku. Otóż nie. Mamy możliwość rzeczywiście zagłosowania nogami. I to gorąco wam wszystkim polecam, bo to jest najlepszy sposób. Tyle. Panie profesorze, być może moje pytanie nie będzie najbardziej popularnym, ale skoro żeśmy wcześniej wspominali o Białorusi, a dużo mówimy, jak naprawić nasz Kościół, może spytałbym się pana profesora, jak doprowadzić, żebyśmy mieli taką alternatywę polityka w Polsce jak prezydent Łukaszenka, żebyśmy mieli takiego człowieka. Ja wiem, że wielu ludzi na pewno się ze mną nie zgodzi, ale ja na przykład bardzo cenię tego człowieka jako patriotę, oczywiście patriotę białoruskiego i człowieka naprawdę racjonalnie myślącego, którego bardzo, bardzo chętnie bym takiego widział taką alternatywę w naszej polityce polskiej. Jak doprowadzić do tego, żebyśmy mieli taką alternatywę? Oj, marzyciel, marzyciel, tak bym to powiedział. Ja z przyjaciółmi często bywałem na Białorusi i widzieliśmy, w jaki sposób Białoruś się z tej postsowieckiej nędzy podnosiła. Właśnie dzięki Baćce, bo on tam jest nazwany Baćka przez ludzi, którzy są czy w kołchozach, czy na wsiach. Kiedy myśmy się martwili, czy pytali, no słuchajcie, to było z 15 lat temu, była tam wtedy straszna inflacja. Ich ruble zostały nazwane zajczyki, bo uciekają jak zajączki. Ale taka Polka staruszka powiedziała, no tak, to są zajczyki, ale tej emerytury, czy syn pieniędzy, wypłaty dostaje też zgodnie z tą inflacją. I ta inflacja na Białorusi się skończyła. Otóż w tej chwili, to znaczy od lat 5 czy 10, Białoruś jest państwem nowoczesnym, zdecydowanie bogatszym i bezpieczniejszym od Polski, tylko że Białoruś trzyma się, dzięki właśnie Baćce, czyli Łukaszence, trzyma się daleko od tych, jakby ich tam nazwać, globalistów, którzy w tej chwili starają się obalić. A z drugiej strony Łukaszenka trzyma się na tyle daleko od władców Rosji, czyli formalnie to jest marionetka też, ale Putin, że zachowuje niepodległość. Otóż myśmy mieli w Polsce, no musieliśmy głosować na tak zwaną Zjednoczoną Prawicę w ostatnich wyborach. Tak samo na tego prezydenta Dudę, bo nie było wyjścia, bo inna możliwość to byli tylko ci afrałowie, których wreszcie jednego posadzili do więzienia, ale jednego dopiero, jakiś Nowak chyba się nazywa. Natomiast musieliśmy na tą pseudoprawicę głosować. Ta pseudoprawica okazała się zależna od globalistów amerykańskich, to nie od bezpośrednio od prezydenta Trumpa, tylko od jakichś wielkich sił finansowych i oni nakazali, żeby, my go nazywamy Wateuszek, chodzi o Mateusza Morawieckiego, tak? Tak. Otóż Wateuszek dlatego, że łobuz nie obniża nam VAT-u, który jakaś belka, coś takiego podniosła na chwilę, na parę lat, na 3 lata, z 21 na 23%. I w tej chwili ten Wateuszek i cała ta grupa rządząca finansami, a to są finansiści sprowadzani z City of London, tak jak poprzedni, jaki był Vincent, teraz jakoś tam inaczej się nazywa, i oni wbrew logice i wbrew rozsądkowi nie obniżają tych podatków, właśnie w tym VAT. I dlatego ten Wateuszek jest tak nazywany. Natomiast to, co rząd, który się mieni rządem polskim, robi w sprawie Białorusi, to jest skandaliczne. Jest cała taka, Biełsat się chyba nazywa, była taka odpowiedniego pochodzenia Agnieszka Romaszewska, która tym Biełsatem rządzi i od lat bardzo wielu oni po prostu na temat Białorusi ciągle kłamią. Więc my, którzy jeździmy na Białoruś, którzy znamy Białoruś, to widzimy. Ale ci, którzy nie znają Białorusi, a słyszą tylko to, co gadają w TVP, czyli u tego, jak go tam, Jacka Kurskiego, Bernsteina, no to ci zaczynają wierzyć. Tak samo jak dużo ludzi wierzy w tą pandemię świrusa. Więc jak pokonać to? Nie wiem. Znaczy, to jest osobna rozmowa, czy należy prowadzić, czy walczyć o jednomandatowe okręgi wyborcze to jest jedyna sensowna możliwość tak zwanej demokracji, czyli naprawdę dyzmokracji, czy też królestwo, jak to było w dawnych czasach, królestwo katolickie oczywiście. Ale to jest osobna sprawa, ja tylko wspominam. Natomiast naszym obowiązkiem jest, i na mojej stronie jest już w tej chwili kilkadziesiąt artykułów różnych poważnych analityków, publicystów i polityków w obronie niepodległości Białorusi. Bo Polsce bardzo jest potrzebna Białoruś niepodległa. Polsce, już nie mówię, że oczywiście również Białorusi, ale Polsce jest potrzebna Białoruś niepodległa, dlatego że tylko ona nas obroni przed wielkoruskim, agresją wielkoruską, którą się nazywa agresją Putina. Niesłusznie zresztą, bo to też laleczka mała. Natomiast ci z Zachodu chcieliby, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, jak jest na przykład w tej chwili w Polsce, czy jeszcze gorzej jest na Ukrainie. Przedtem to samo wprowadzili w tak zwanym arabskim domino, kiedy zniszczyli państwa niezależne arabskie przed paru laty i chcieliby to samo zrobić z Łukaszenką. Daj Boże, żeby Polacy i Białorusini się otrząsnęli. Oni w tej chwili, ci ludzie młodzi, nie wiedzą, jak było za komuny, tylko z telewizorów różnych wiedzą, ach, jak to wspaniale jest na Zachodzie. To znaczy, że wszystko wolno, tam chłopczyk z chłopczykiem, dziewczynka z dziewczynką, no i bogactwo i chcieliby to u siebie. Jest to oczywiście idiotyzm, ale możemy ich przekonać tylko no, jeżdżąc tam, no i wspierając ten, jak oni mówią, reżim, czyli rządy prawne Łukaszenki. Jeszcze jedno bardzo ważne, jest jakaś pancia, która w tej chwili została postawiona na czele tak zwanej opozycji białoruskiej, jakieś Cichanowska, coś takiego, która jest po prostu, no ja bym bał się jeść nawet naleśniki, które by ona zrobiła. Po prostu głupia kobitka młoda. Ale oni, ci właśnie przeciwnicy Łukaszenki, nigdzie nie widzieliśmy, żeby wskazali, gdzie były oszustwa przy tych wyborach. Bo z całą pewnością te 80% głosowało na Łukaszenkę, a jeśli uważacie, że jest odwrotnie, no to pokażcie. Ani razu, nawet ta zakłamana Agnieszka Romaszewska, czyli Biełsat, nie pokazali jakichkolwiek prób, dowodów, że wybory zostały sfałszowane. W związku z tym nie ma co mówić, że trzeba powtarzać wybory w sytuacji, kiedy tamte wybory są dobre. A to, że tak te kobitki w Unii Europejskiej, zresztą straszna ilość jest tych takich głupich bab, i w Unii Europejskiej, i w tej oficjalnej opozycji, domagają się usunięcia. Niby dlaczego ma być usunięty prezydent, który został wybrany w wyborach, gdzie nie znaleziono jakichkolwiek oszustw. Tyle. Wspomniał pan profesor o podatku VAT. Jeżeli chodzi o podatki, no to przeżywamy chyba rozkwit podatków, ale jednym z propozycji teraz, ostatnio z tego co słyszałem, minister finansów zaproponował, żeby ludziom, którzy są zamieszkali tymczasowo poza granicami, to znaczy pracują tymczasowo poza granicami Polski, płacą już podatki poza granicami Polski, żeby ich nadal opodatkować jeszcze nadal w Polsce. No to jest takie... Podwójne opodatkowanie. Aha. Raz, a dwa, to jest chyba, no raz, że to chyba by na krótką metę, ponieważ ci wszyscy ludzie prawdopodobnie podjęliby ciężką, ale trudną bardzo decyzję, ale po prostu wyprowadzenia się oczywiście z Polski na zawsze i w ten sposób pozbywamy się no, polskiego obywatela, a zamieniamy go na... najlepszych, bo to są młodzi, rzutcy ludzie. Przecież ja nie pojadę ani do Stanów, ani do Wielkiej Brytanii, żeby tam pracować, ale ci młodzi pojechali i co zabawniejsze, czy dobre, młode rodziny, bo są młode, polskie, w Wielkiej Brytanii mają po troje, czworo dzieci, a w Polsce ci młodzi w ogóle nie chcą mieć dzieci, no bo w tej sytuacji bez nadziei jakoś no nie opłaca się. Czyli innymi słowy jest straszna w każdym razie w Polsce tragedia demograficzna i tą tragedię rząd, dając 500+, co nic nie zmienia, tą tragedię rząd powiększa. Mianowicie tak jak w normalnym państwie powinno być dzieci na rodzinę, mówię na rodzinę, a nie jak tam u was, żeby murzynka miała nie wiadomo z kim, jakiej dzieci, ale na rodzinę powinno być 2,5 do trojga dzieci, a te 500+ nie spowodowały wzrostu, tylko ciągle jesteśmy na poziomie 1,4. Innymi słowy, Polska ginie, po prostu ginie demograficznie. I słusznie ocenia złodziejski, czy tam jakiś oszukańczy ONZ, że za lat kilkadziesiąt Polaków będzie rzędu 20 milionów. Oczywiście, jeśli dopuścimy do tego, żeby takie grupy antypolskie ciągle Polską rządziły. Ale o tym, jak to zmienić, to już naprawdę nie dzisiaj, to musielibyśmy oddzielnie porozmawiać. A można. Oczywiście. To ja zadam jeszcze jedno panu profesorowi pytanie, a chciałbym, wiadomo, nikt nie ma kryształowej kuli, ale biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę pana profesora, czy mógłby pan profesor nam, że tak powiem, przewidzieć przyszłość nieco? Czy jaką mamy szansę na to, żeby tą Polskę wyciągnąć z tych wszystkich problemów, nie, żebyśmy my z emigracji mogli wrócić swobodnie? Nie, bo to wszystko zależy od ludzi, od nas. To znaczy, jeśli będziemy w ogromnej ilości, jeśli będziemy ciągle na pasku obcych wrogów, to z całą pewnością nic takiego nie da się zrobić. Natomiast jeśli byśmy potrafili wreszcie wrócić do prawdy, do Jezusa Chrystusa, to oczywiście byłaby ogromna kontrrewolucja. Jak pamiętamy, rewolucję robią tylko źli ludzie. Więc kontrrewolucja to nie jest rewolucja w przeciwnym kierunku, tylko to jest przeciwność rewolucji. I do tego mamy takie możliwości, mamy szanse, ale to musi być zmiana w każdym z nas, w każdym człowieku. Musimy się nie zgodzić na to kłamstwo, które nas otacza i zalewa. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan profesor, doktor habilitowany Mirosław Dakowski. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie, panie profesorze. Polecam się na przyszłość. Ja już się z państwem żegnam i kończę. Zapraszam do oglądania i subskrybowania naszej telewizji, ale zarazem zapraszam państwa do portalu internetowego pana profesora, czyli dakowski.pl. Jeszcze raz powtarzam, dakowski.pl. Tam jest całe morze wiedzy, którą wszyscy powinniśmy, z którą każdy powinien się non-stop zapoznawać. Jeszcze raz dziękuję państwu za oglądanie i szczęść Boże. Żegna się z państwem Zbigniew Pietranik dla Telewizji Chrystusa Króla z Chicago.